Prorok Daniel mówi o tym, że popadł w niepokój ducha, a popadł w ten niepokój przerażony wizją. W tej wizji jest mowa między innymi: Te wielkie bestie w liczbie czterech to czterech królowie, którzy powstaną z ziemi. Królestwo jednak otrzymają święci Najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Proroctwo, Boże, obietnice przywracają nam pokój ducha, uświadamiają nam, że Boża łaska, że Boże Królestwo, że Pan Bóg w swojej prawdzie i miłości jest nieskończenie potężniejszy od zła, od, można powiedzieć, Królestwa zła. I właśnie wierząc w Boże obietnice, Wierząc w Boże Słowo, yy, idąc za tym Bożym Słowem, które pomaga nam odczytać nasze powołanie do świętości. Mowa jest o świętych Najwyższego. Świętość to najpiękniejsza normalność. To jest życie w przyjaźni z Bogiem, z tym, który nas stworzył, z tym, do którego zmierzamy. Świętość to jest życie w Bożej miłości i prawdzie. To jest odrzucanie tego, co nas krzywdzi, wybieranie tego, co nas rozwija. I mowa jest tutaj też o królowaniu, że święci Najwyższego, czyli my powołani do najpiękniejszej normalności, będziemy posiadać królestwo na zawsze i na wieki. Królestwo Boże, tym królestwem Bożym jest sam Jezus, jest Boża obecność. Ale królestwo polega też na służbie. Jezus, Król Wszechświata, służy nam z miłością. I my odrzucając to, co nas krzywdzi, wybierając to, co nas rozwija, przyjmując Bożą Prawdę i Miłość, przekazujemy, chcemy i przekazujemy tę Bożą Prawdę i Miłość dalej, i w ten sposób służymy drugiemu człowiekowi. I w ten sposób Królestwo Boże staje się jeszcze bardziej obecne w nas i pośród nas, i w ten sposób dążymy do Królestwa Wiecznego. Do tej rzeczywistości, w której nie będziesz bólu, cierpienia, ani łez. Będzie pełne szczęście z Bogiem.